Miasto.pl. Nie życzę sobie, k***wa, żebyście słuchali mojej muzyki i chodzili na moje koncerty. Chcę być kojarzony tylko z ulicą, a wy jesteście zwykłymi k***wy. Nie wyszło, tak, bo... chce władza. Władza nie chce, żebyśmy skończyli te numery i odcięli nam prąd. Bledka, oni nie chcą, żebyś wygrała. Co się wydarzyło? Co wymyśliłeś, Melanion? Może jakieś ładowanie słoneczne? No nic, pa, porechać na piwko. To jest właśnie nowy związek chemiczny. Melanion Patusu. Robota nie zając, piwko też nie zając, tylko zając to zając. No i co, nie damy rady dalej? Nie, no nie mamy ładowarki, nie? Tam ej, ale gdzie jest Przemek? Gdzie jest właściciel tego studia? Zostaliśmy tu sami. Przemek! Strasznie dużo kabli. Saper. No nie ma go, nie ma właściciela studia. Zostaliśmy sami, przejmujemy to. To dzisiaj jest MTS Studio. To już nie jest Elektra Studio. MTS Studio, tylko że w tym studiu nie ma ładowarek. Melanion. Tak powstają największe hity w Polsce. Nic nie zrobić. Godzinę szukałem kabla. A my co dalej z puszczanką nad tym hi-hecikiem? Będzie kim. Tylko Patrykowi tego nie puszczę. Coś, co cały czas siedzieliśmy i robiliśmy. My to pracujemy. Cześć, dobra, cięcie. Jeszcze raz, uwaga. Zaczynamy od początku. Start. No my już spoceni, tutaj ciężko robota była. 100% ja mieliśmy baterii, po 3 godzinach właśnie nam padł. Komp się przegrzał. Tak, przegrzał się, było za gorąco, głośniki już trzeszczą. Od basu trzeszczą. No jest, trzeba iść do domu. Ale mamy to, godzina, ale mamy to, jest zajebiście. Godzina 19:25, proszę państwa. Siedzimy tu od 16:00. Czas piwo. To nie moher? Nie ma ani właściciela, ani ładowarki, ani aranżu. Nie wiem co dalej. Naprawdę nie wiem. Patrz, wrócił. Jest i on, zespawnował się. Mówiłem, że w auto nie. Wsiadł. To on? No tak, bo on kupił auto. On mi mówił, dzisiaj opowiadał sytuację, że kupił auto blikiem, chłopie. O, dzwonię, czekajcie. No. Przemek? Ej, trzeba, wiesz co, mam wielki problem, bo tu i moherowi padła kamera, i mi laptop. My nie możemy pracować. Masz tą ładowarkę może? Zajebiście, dzięki. Poszło, na mohera poszło. Mi nie chciał dać, ale jak usłyszał, że vlogi nie będą działać. O, to już by był op... starego. Także na chwilę musisz schować kamerę, jak tu wejdzie. Panel motoryzacyjny! A to jest to wcześniej wspomniane auto za blika. To nie są ćwiczenia. To jest czysty, trafny zakup. I to naprawdę trafny zakup, bo takie auto na Oliksie Przemek mówił w dyszkę 11. Nie będę mówił, ile dał, ale mniej. Tak więc dobry zakup. Przemek zrespawnował się z gór, przejść z ładowarkę, ale wychodzi na to, że może być za słaba. Co? Przemek, a nie masz mocniejszej ładowarki? Nie. Ja miałem 1%, stary. Ten komputer nie dźwiga tych projektów. O my god. Patryk tu będzie za 20 minut. 20. Czyli za 40. No to 25, 30. Do 40. No max, no 50 max, no. Dobra, do godziny, ale jak się powinie noga delikatnie, no. 2 hours later. Ja pierdolę. Zrobimy to. Touch ID. Jesteśmy w grze. Na pochybel z kurdyną. To był zamach, jawny zamach. Na wolność tworzenia muzyki. A muzyka zawsze musi muzyką pozostać. To co? Często tu bywasz. Trochę się już znamy. Wiesz jak to mówią z kolegami za pan bram. A co za casting? Właśnie, bo my dostaliśmy po prostu informację, że mamy się zjawić. Skoro ty na aresztę wyszło, może co innego. Może jakaś rola w filmie. Mi się wydaje, że jakaś się znajdzie. Tytuł myślę, że by się już nasunąć na myśl tego filmu. Ten tytuł napiszcie w komentarzach. Wpatrzę, zobaczyć co robimy jego pomyłki. Człowieku, jaki aranż zrobiliśmy, nie? Ale dojebaliśmy aranż, no. Tylko, że nie możemy ci pokazać, tylko przed eksportem patrz skąd, nie? Co? Kompa przed eksportem. Ale zapisaliśmy. I prędzej czy później ci go pokażemy. Co? Przemek, nie masz żadnego kabla do tego? No to niedobrze, no co? Najsilniejszy człowiek w Polsce. Pamiętajcie, żeby zawsze pić z głową. Ja na honę na sobie zawodach się pokonam. Jedziemy do Eindhoven. Czy lubię tyle godzin jechać samochodem? Nie. Czy lubię pić tyle godzin w aucie? Tak. Nie, moher, zrób zdjęcie. Zakaz używania telefonów w pracy, nie wiem? Potem machem. Granat dzwoni.
Jak ważne? No, furę mi naprawia. Ten samochód nie jest już do ratowania. No jak to nie, no? On ci ściemniał. Andryk mówi, że ściemniasz i ten samochód nie jest do naprawy i chcesz mnie tu naciągnąć. Zaliczkę masz wysłać granatowi. Jak chcesz zezłomować. Auto złomowaliśmy. Działajmy. Ty się zezłomujesz na tym wyjeździe. I nawet płacić tak, nie trzeba. Tak, bo to już się skończył. Wolność dumiem. No może być. To nasza dewiza. Może być. Siemanko, z tej strony Kizo, my już fresh, widzicie, ruszamy dzisiaj do Eindhoven, gramy koncert w Holandii, następnego dnia w Niemczech, obserwujcie to na bieżąco. Soplice przynajmniej masz 100 ml, a w tej... Nie masz, 90! Nie, patrz, tu mam normalnie, zobacz, 100 ml, no. Ale w tej lubelskiej tak, masz chłopie 90, no. To jest k***a, rozbój ale biały dzień, chciałbym... mniej woltażu i militrażu, wszystkiego mniej. Dua Lipa. Podwójny przypał. Moi ludzie, małpiszony, najpierw małpki, potem szony. Tak. Szukam żony. Byczku, śpisz? No dobra, jesteśmy już trzecią godzinę w trasie do Eindhoven. Dobrze nam idzie? Eindhoven, wyjechaliśmy do nas specjalnie wcześniej, żeby się nie spóźnić. Spóźnimy się. Taka ciekawostka, Moher, który właśnie tutaj teraz trzyma kamerę. Dokładnie on. Powiedział przed chwilą, że mijamy, gdzieś teraz mijamy miejsce, w którym była bardzo, można powiedzieć, niekomfortowa sytuacja, w której jechał potem busem do tego, był trochę... nie w stanie. Ile miałeś? 3,5 promila, tak? Tak. No właśnie. I wpadł na głupi pomysł i tego nie róbcie, naprawdę. Tego was przestrzegam, tego nie róbcie. Stwierdził, że odpali gaśnicę przez okno. No nie udało się i odkładając tą gaśnicę, były otwarte drzwi. Wiatr go po prostu, no fizyka, meteorologia, nie wiem jak się nazywa ptaki, kto bada. Turbulencje. Turbulencje, prawa natury. Księga były. Księga dżungli. Tak, wypadł z busa przy 120 i co go uratowało? Uratowała go wietkość ciała pod wpływem alkoholu. Przetoczył się gdzieś tam w rowie, ale z tego słyszałem z relacji świadków. Najebany wstał i chciał dalej pić. Dobry ty jesteś na nas, ci powiem. Metopatologia. Kochani, z tego miejsca jeszcze zapraszam was. 3 godziny temu założyliśmy kanał nadawczy na Instagramie. Żyjcie, jeszcze tam nie ma to. Bądź tam będą wrzucane pewne backstage'y z tego backstage'u. Takie, które nie mogą trafić na YouTube, bo by nas po prostu zbanowali. Po prostu wbijajcie tam, tam będzie fajnie, zabawnie, śmiesznie. Kochani, ogólnie tak naprawdę to my nie jedziemy teraz na koncert. My jedziemy na Mistrzostwa Polski. Tu się włącza, tu wstawiasz ustnik i robisz tak. Kto wygra? Kto nie wiadomo kto. Także Mistrzostwa Polski, można powiedzieć, to będzie lekki konkurs. Zobaczycie już niebawem, czyli za pewnie u was za parę minut, u nas za parę dni. Okaże się, kto wygra, czyli kto będzie miał najlepszy wynik. Najlepszy, czy najlepszy to nie wiem, największy. Chodzi o liczby, liczby się liczą. Czy to jest jakiś mentalny Guantanamo? To jest napad. Gdzie ty idziesz? Palić papierosa. Nie pal, to jest niezdrowe. Nagrywanie ciebie też nie jest zdrowe, a jednak to robię. Dobra, idź, Jarek. Kto oglądał pierwszy odcinek, już wie, że witaminy to podstawa. Nie ma to jak dieta na trasie. MTS płaci naprawdę grubo, patrz, to, na to nas stać. Bang! Wszyscy! Się wyjebałem róże i jutro to powtórzę. Ona tańczy na róże, prosi bym został dłużej. Się wyjebałem róże i jutro to powtórzę. Arpatorze, ech ty do dukta, szyku ty kłak, wolę na matkę, kutba! Nigdy nie sądziłem, że sytuacja życiowa zmusi mnie do wyjazdu za granicę za pracą. Holandią, nadciągamy! Są tam jeszcze jakieś truskawki? Ej, a prawdziwy mężczyzna nie boi się różu. A, cii, nie mówcie tego. Nie, aranż jest zrobiony! Aranż jest zrobiony, tylko laptop padł, nie mogliśmy wysłać prewki, sorry. Tak, twoja dupa w Hanowerze obsługuje cztery wieże. Włosy mi dobrze ten? Czekaj. Tazy gitną, proszę. O k***a, jakie ceny za paliwo? Ile? Ja dole! Dobrze, nie piechotą chodzę. Buty mam wygodne. Myśmy jeszcze w Polsce, że to jest obywatel Polski, bo zamiast wylać się normalnie w toalecie, to...
Zobaczcie glebę po prostu. Co, skomponował muzykę do hymnu w armii Roty? Kurwa, ci ja wypadnie z busa, kurwa, ty. Ale z ciebie nie muszę wypadać. Do ciebie chętnie bym wpadł. Ty wiesz, gdzie najlepiej widać na świecie, no, ogólnie w gwiazdy? No. Koło Barczewa, chłopie, na Zalesiu. Była prawie w ogóle zero świateł. No. Jedna lampka zapalona. I gospodarstwo. Leżysz sobie na molo, chłopie, na Zalesiu, patrzysz gwiazdy i widzisz wszystkie, każdą jedną, która istnieje. Kolego, wiesz, gdzie najlepiej widać gwiazdy? Ty kiedyś też pojedziesz na równiku, mniej więcej jak z tej ziemi. Tam masz wszystko z jednej i z drugiej strony, rozumiesz? Ja mam ogólnie wyjebać. Ale już tam... Równiku. Nie, ja już też nie chcę. Mac double triple plus. O, sam odbiorę, nie jestem jakimś francuskim pieskiem. Nie masz potwierdzenia. Ogólnie nie palę, jestem za legalem. Tu jest. A tam nie ma. Oszukali mnie. Banda złodziei polskich decydentów. 600 zł renty? Za 35 lat pracy? Ty, jak ty masz 55? No. Ja mam 189. Że dostanę jutro. Nie, że jestem zmartwiony aktualnie. Nie dziwię ci się. Panel kulinarny. No i tak, teraz musimy zrobić to umiejętnie. Poprawnie. Patrz. Masz tak, jeden kotlet, drugi kotlet. I to musi być między. Tak. Pyk. No stary, to nie jest jakiś tam, wiesz, cheeseburger. To jest Mac Triple Double Plus. Frytki. A myślę, że mam tartarę. Ale to pięknie wygląda. Dla widza trzeba pokazać. Ulubiona kanapka w McDonaldzie. Zo... Pa, no i... Ja... Niezłe. Moja lupa w Hanowerze obsługuje cztery wieże. Pano, pano! Jademy? Twoja lupa w Hanowerze obsługuje cztery wieże. Opierala tu to piaki miała jechać na szparagi. Co? Jakbyś chciał iść, ale nie idziesz. Jakby chciał być imprezy, ale nie wychodzę. Tak, jakby... Chcę ze chłopu, ale... Ale... Ale jednak... Ale tak idę! Nie mogę! Ale tak! Panowie... Proszę mi się wyśmiać. Do boku? Jedź, panowie, do domu! Na razie! Później masz nie, to... Nie, 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 nie wracamy do domu! Nie, nie! Do domu nie idziemy! Dobra, dobra! Kochanie, jutro wrócę! More energy! Biorę kiza i jadę do siebie, o! Nie liczy się nic, jadę, dobra. Nie palić przy tym. Instry, instrybutorze. Na razie 57, no widzisz? Ile? Ooo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 
jeden, oj, dwa. Mamy rekord. Synu! Cześć? Nie, no my zaczęliśmy razem gdzieś. Ue, kurwa, mam. Ale wstyd, kurwa. Panel kulinarny. I'm Wurst, mein Bruder. Testing Wursta. No kurwa. Paruwa. Zwykły polski serdel. Co ja mogę powiedzieć? Zwykły polski serdel w Niemczech nazywany Einwurst, mein Bruder. Serdel. Serdel z majonezem. I tajmy są? Zobacz, pa, gdzie są? Gdzie oni są? Niderlandy. No i co, kochani, no, dojechaliśmy. Ile? 1300? 1300, no 1350. No. Zrobiliśmy, na szczęście w miłej atmosferze, można powiedzieć wręcz imprezowej. Nie, zleciało, tak. Prawda, tak, nie? Naprawdę. Bałem się tej trasy, działo się. Granice to dosłownie przelecieliśmy. No i co, no witamy, Holandia, Eindhoven, no jakby DJ oddycha tutaj jakoś. Mikołaj, jakoś ci się chyba tutaj lepiej oddycha, czy nie? Od razu jak tu wjechaliśmy, poczułem, że wewnątrz jestem Holendrem. Dom. Wstawaj, zesraj się. Ops! Dobra, teraz tak, zapraszam do mojego apartamentu w Eindhoven, Patok Slips. Cyk, siemanko. Tak, to projektował Fred Finson. A to jest tego. Bąbelki. Dobra, gdzie to wapo podłączamy? No. Nie mogę gadać, jestem w apartamencie w Eindhoven. A chupę. Ja ogólnie byłem trochę zmęczony, ale ten apartament na tyle mi się podoba, że nie muszę iść spać. Wierzycie ogólnie jakby w życie pozaziemskie, bo mi wydaje, że tak. Na masz, nie masz.
Są tam istoty we wszechświecie i wydaje mi się, że na pewno są w chuj mądrzejsze niż część tych kur w internecie. To tylko aspiryna. Ten chłop mnie na trosie. Tak, że nasz się człowiek, który się zaraz najara. Niedobry, a tatuś musi. I to masz tam już tak siedzieć, czy co? Stolik chcę zrobiłeś, kur... Czekaj. Nighthoven, Nighthoven. Lecimy, lecimy, lecimy. DJ Walker, Walker. Podolaj, podolaj, podolaj. Zrób mi pomaga, zrób mi pomaga. Przepraszam, wieczorze, mamy dużo materiału i brak materiału. Witam się po nederlandzku. Chuj. Dawaj, trzeba nagrać, jak nie do jakiegoś przychodnia idziemy, ja mówię chuj. Chuj. Sprawdź, czy to działa. Chuj. Chuj. Ja pierdolę, działa. Mam wrażenie, że chciałem kupić sobie paracetamol. Chyba w czopkach. Moje zakupy, ty. Weźmiesz moje siat, buty? Whisky! Whisky, weź moje buty! Buty! Wróciłem właśnie. Nawet dobrej cenie. A to nie twój rozmiar. Przecież ja nie jestem opłacony, nie róbcie mi takich rzeczy, bo jestem normalnym człowiekiem, chcecie znieść to podlecie, a nie to sprzeczajki. Bo inaczej pojawi się ktoś nieprzyjemny i zrobi tak. Fajnie będzie, to chyba naprawdę zajebista frekwencja dziś. Z tego co wiem, sold out, 2800, piękna sala, dużo ludzi przyjechało tutaj, podwiedziny, to się dobrze nie skończy. Jadę! Twoja dupa w Hanowerze obsługuje cztery wieże. Twoja dupa w Hanowerze obsługuje cztery wieże. Idziemy zagrać coś? Woda jedna sobie. A ja wezmę łyczkę sobie jeszcze. Nic nie widzę. Zgasło światło, k***a! AMG Formatic, jebać fame, pierdolić ich. Dobry jazz z Holandii, imprezowy hit. Bursztyn speed weed, albo nic, c'est la vie. My to sukces, AMG Formatic, jebać fame, pierdolić ich. Dobry jazz z Holandii, imprezowy hit. Bursztyn speed weed, albo nic, c'est la vie. Pato Life w Holandii jest z nami smulasy, naprawdę lubię tego człowieka. Tyle, kończymy, nie ma co więcej gadać, chodź. Zaczynamy, Patryk, pierwszą sztuczkę, taką na rozluźnienie, chciałem ci zrobić z kart. Mam tutaj każde inne karty, żeby pokażę wam wszystkim, żeby nie było. Ale duże ty. Robię na dużych, bo na małych się oduczyłem. I słuchajcie, każda karta w talii ma swoją wagę. Siódemka będzie na pewno cięższa niż czwórka, ponieważ jest więcej koloru. Nic nie będzie cięższy ode mnie. Tak samo na przykład dwójka będzie lżejsza niż siódemka, bo jest mniej koloru, jest więcej białego. Mógłbyś sprawdzić, czy dwójka jest lżejsza od siódemki? No tu mamy tak 0,3, tu będzie tak połówka. Weź jakieś trzy karty, wyciągnij. Nie, 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 wszystkim pokaż w kamerze, tylko nie mi. Ja jedną zabrałem, dobra. To od dołu zabrałem, bo widziałem, to masz, od góry biorę. Dobra. Kochani, powiedzcie, co tam jest. Dobra, no. I wkładaj do góry. Pierwsza z kart, którą wybrałeś, to jest dziewiątka. Mógłbyś wystawić dłoń przed siebie? Czujesz mniej więcej, jak na dziewiątkę przystało? To była dziewiątka. Druga z kart, jaką wziąłeś, to jest szóstka. Powinna być ciut lżejsza. Czy jest faktycznie? Na twój punkt widzenia. No może być, no. To była szóstka. I ostatnia z kart, jaką wybrałeś, to jest Joker. Joker, o, kurwa, powinien być, jak na Jokera przystało. No. Jest? No. Dobra, i słuchaj, i ostatnią z kart, jaką weźmiemy, to jest... Jaka karta? Szóstka. Szóstka. Słuchaj, mógłbyś wystawić dłoń?
Czujesz mniej więcej tą szóstkę, jak na szóstkę przystało? Nie, jakieś ciężkie to jest. Weź teraz z kuchni na tą kartę. I zobacz, teraz ten cały materiał, co na tej szóstce był, się rozpuszcza. A jak materiał się rozpuszcza, to biorę twój biały kolor z koszulki, biorę go tutaj, obróć tą kartę, co na niej jest napisane. Najlepszy raper w Polsce to Kizo, my to sukces. O kurwa. Pokaż wszystkim do kamery. Mówiłem, że jakaś ciężka. Będziesz połykał? Czy mogę go tym dziabnąć? Możesz. Chyba, że chcesz kogoś innego. Nie, chcę go. Czekaj, bo kto... Ja mogę spadać, zdjąć okulary? No. Dobra, słuchaj, trzymaj z jednej i z drugiej strony tutaj za rączkę, jak możesz. Gdzie? Ty on tam... Zobaczcie, żeby nie było. A kuku! Teraz robimy magiczną sztuczkę. On zaraz podniesie, tam będzie Litwy. Będzie miał jedną twarz. Happy Chicken! Tylko nie w klipę. Spokojnie. Happy Dziewica! Patrz, zaraz jak będzie. Patrz. Teraz użyję swojej magii i zobaczcie, co się dzieje. 3, 2, 1. Dobra, teraz robimy magiczną sztuczkę. 1. Nie podnoszę, nie podnoszę, kurwa. Już się bałem, że nie będę mógł walić. Kochanie, co mogę powiedzieć, no nagrywam to teraz, bo za jakieś 15 minut nie będę w stanie. Eindhoven naprawdę był rozpierdol, kozak, mamy z tego zajebisty content, zajebista wyprawa, prawie 3000 ludzi dzisiaj pod sceną, nie wiedziałem, że będzie aż tak grubo. Naprawdę, Holandia, Eindhoven, Polska, daliście radę, to było mocne. Dziękuję, do zobaczenia, mam nadzieję, za rok, dwa. Po co celebryta w trasie, naprawdę, to było mocne. A teraz zadam robić swoje grube rzeczy, które nie znają się na YouTube. Zachowuj się, człowieku, bo naprawdę z tobą gdzieś wyjść, to naprawdę. Bochum, dzisiaj widzimy się o północy. Wczoraj ogień, dzisiaj również. No i patrzcie, kochani, Eindhoven, kto nas dzisiaj zaszczycił swoją obecnością. Chce się ciężko spotkać, Michał, ale na obczyźnie. Michał, DJ Heiser, naprawdę legenda polskiego DJingu, czy jak to się tak mówi, jest, i legenda polskiego techno. Michał, kiedy, powiedz swoim widzom, kiedy grałeś pierwszą imprezę swoją? Za pieniądze oczywiście. Na świecie nie było, kurwa. No to na pewno. Ile masz lat? 29. 29, no to jak miałeś 6 lat, to wtedy zagrałem pierwszą imprezę. Pamiętasz? Nie było ciebie na tej. Nie było. No ale to było, no mówię, 20 parę lat temu, no mówię. A wytłumaczyłeś mamie, o co chodzi z wyśpigułkę? Moja mama zawsze mówi, że ja nic nie mówiłam, nie? Nie mówiłam, ja tego nie mówiłam, no ale no poszło w świat, mówiła. Poszło w świat. No mówiła, ja pamiętam, że mówiła. No, mówiła. A Michał, powiedz mi, co zrobić, żeby w twoim wieku mieć takie zdrowie? Kurde, zobaczysz, będziesz tu trochę jeszcze lat minie i zobaczysz, żebyś miał takie same. Trzeba dobrze się zaprawiać, proszę bardzo. Juventus, Pato Life! To jest właśnie, to jest właśnie elixir i sukces dobrego zdrowia. Powiem wam, moi kochani widzowie, że potrzeby kręcenia tego programu, no to live i tyle, ile patrzy na mnie kamera i tyle, ile musimy kontentu dla nas wykonywać. Już ma dość. Panie walkowali. Normalnie, przez to zobaczysz, no. A to wszystko na potrzeby pracy. Ty jesteś pracowity jednak, ci powiem. Oprócz pracoholizmu, to jeszcze będzie zaraz alkoholizm. Chudy. Jesteś, a jesteś kiego jak narkoholizm? Nie, po prostu się śpunem. Zobacz, tego go nauczyłem. Gruby! Otwórz drzwi! Automatyka. No, niby świnia, a nie taka głupia. Byćku, śpisz? Z tego, co słyszałem, no to trochę was tutaj naprawdę dzisiaj do... naprawdę, więc... Drodzy Holendrzy, za słodkie ciasta robicie. Bo to na pewno nie przez zioło. Skoro tyle płyt powieszony mam w korytarzach, Patryk pierwszy faza, mam siebie na obrazach. Mniej niż sztuka to dla mnie obraza. Idzie morda moja. Dobra, wszyscy z każdym drobnicę, kumacie to. Zrób to.
go! Patryk, ja bym zjadł tą różę dla ciebie. Ja bym zjadł ją, ale musisz to nagrać. Michał, to nie ma witamin, daj spokój. A to... Robimy to razem, przyklepamy? Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Dawaj, dawaj, ogarniemy coś na miejscu. Dawaj, dawaj, ogarniemy coś na miejscu. Dawaj, dawaj, ogarniemy coś na miejscu. No nic niestety nie ogarniemy na miejscu, ale Luna, Luna, Luna musi jebać. Jak będę duży, to będę Hejzelem. Dawaj, dawaj, ogarniemy coś na miejscu. Hop! Dawaj, dawaj, ogarniemy coś na miejscu. To, to teraz to wszystko zrobię. Czekajcie na to. Dizzo, DJ Hejzel. Naprawdę. Morda. Alimenciary. To tylko za te dolary. Trzy. Uuu. Ba. Jednie. Kogoś mamy to. Potrąciliśmy chyba. Tam jest Hejzel. Tam jest Hejzel. Bam, 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 bam.